Siema, Tajko za kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pogramy sobie składem złożonym ze wszystkich odblokowanych toców, jakie były do zgarnięcia przy okazji tych turniej Team of the Season, które jej dawało nam przez ostatnie tygodnie. Tak więc w naszym składzie znajduje się Toc Gonalą, Toc Hood, Toc Sané, Toc Castro i oczywiście Toc Sansone. Zobaczymy, jak poradzi sobie ten skład. Słuchajcie, jeśli chodzi o zgranie, nie ma go tutaj pełnego, ponieważ jest to 94. Jednak jeśli spojrzymy, nie wygląda to aż tak fatalnie, bo Gonalą ma maksymalne zgranie na środku obrony, jakie mógłby mieć, czyli 7. A jako środkowy obrońca myślę, że wygląda on tutaj znakomicie. Sansone zgrania, słuchajcie, ma 7, więc nie jest źle. Najgorzej wygląda tutaj Joaquin, który jest tutaj tylko i wyłącznie dla zgrania z Castro. Najwyżej zmienię go sobie tutaj. Stwierdziłem, że wolę zrobić taki skład, żeby był on jakkolwiek grywalny, niż kombinować z jakimiś formacjami, których nie jestem zupełnie pewny, żeby wyszło to dosyć słabo. Tak więc myślę, że to rozwiązanie, które wybrałem, jest dosyć optymalne. No i co? Poszukajmy sobie jakiegoś przeciwnika. No i mamy naszego rywala. Słuchajcie, zagramy sobie w meczach towarzyskich online, ponieważ to konto, na którym jestem, to jest konto od zera do chwały, tak więc nie chcę się tutaj narażać na ewentualne porażki w lidze albo w pucharze, bo po prostu żal mi końców, bo wiecie, że tutaj nie kupuję końców ani fapońców na tym koncie i ogólnie jestem z siebie naprawdę dumny, że mamy tutaj te wszystkie niebieskie karty, które no zdobyliśmy tak naprawdę za darmo. Mam także stroje, które udało mi się odblokować, tak więc tutaj nie będę pomijał, zobaczymy, jak prezentują się nasi zawodnicy. Tak więc no moglibyście łaskawie przesunąć się już z tą prezentacją. Tak więc mamy Castro, mamy Sansone, wszyscy w naszych pięknych białych trykotach. Tak więc rozpoczynamy to spotkanie. Miejmy nadzieję, że fajnie będzie grało się tymi kartami, ale naprawdę tyle darmowych toców, właściwie może nie darmowych, no bo trzeba było po nie powalczyć, no ale tyle toców, za które wygrałem na tym koncie, które jest od zera do chwały, to jest naprawdę fajna sprawa. Już Joaquin, ale beznadziejnie to zrobił. Verratti do Gorecki, Gorecka widzi Sané, ten wybiega na lewą nogę, Sané uderzenie, no i mamy 1-0, bardzo ładne uderzenie zawodnika Schalke, daje nam prowadzenie. Co tam się stało? Dobra. Sané do Castro. Castro już w polu karnym. Castro teraz lekko, lewa noga. Co zrobił bramkarz przeciwnika? Nie mam pojęcia, ale mnie to nie interesuje. Hiszpański napastnik daje nam dwubramkowe już prowadzenie. Jak to w ogóle się stało, że on nie... Nie wiem, co zrobił tutaj bramkarz rywala. Cieszę się oczywiście, że wygrywamy i swoją drogą te stroje naprawdę bardzo ładnie się prezentują. Dobra, Verratti do Joaquina. Joaquin, przedłuż tą piłkę do Castro. No nie był na spalonym, ale zrobienie czegokolwiek przy tych przycięciach to jest problem, ale Castro już prawa noga, uderzenie. No i mamy 3-0, aczkolwiek mam naprawdę nadzieję, że przeciwnik wyjdzie z tego meczu, bo teraz tak daje po kablach, że to ostatni, nie wiem, kwadrans, jak gdyby minut w grze gram, dosłownie jakieś 7 minut, bo ciągle tnie. Dobra, Sansone, pięknie, dużo miejsca tam, Gonalą podąża za tą akcją, tak więc go wy... A nie, to Gorecka, to był Gorecka, myślałem, że to Gonalą poszedł za tą akcją ze środka obrony, nie wiem nawet czemu, ale okazuje się, że to Niemiec, nie żałuję, prowadzimy już 4-0, ogólnie bardzo ładna akcja zespołowa, tutaj skrzydłem poszedłem, on wyszedł obrońcą, dużo miejsca, ładnie to wyszło, ale ten bramkarz przeciwnika to jest naprawdę dramat. Statystyki tego meczu po pierwszej połowie. Chciałem przedstawić wam statystyki tego meczu po pierwszej połowie, ale no jak widzicie, przeciwnik wyszedł z tego spotkania, tak więc zagrajmy sobie jeszcze jedno. No i mamy drugiego przeciwnika. Jego skład wygląda teraz dużo lepiej niż poprzedniego. No i to będzie prawdziwy test dla tych moich toców, które sobie odblokowałem. Szczerze powiedziawszy, już grałem mnóstwo razy na przykład tocem Gonalą w moim normalnym składzie na tym koncie. No i gra się nim naprawdę fajnie. Co do reszty mam sporo uwag. No i myślę, że te uwagi wyjdą przy tym spotkaniu, bo no skład mojego drugiego rywala wygląda wręcz przerażająco dobrze, ale przynajmniej moje stroje nadal prezentują się znakomicie, tym razem na Santiago Bernabeu, ale choć dalej wątpię naprawdę, że tutaj coś wygramy. Trzymajcie kciuki, ale będzie ciężko. Dobra, Verratti, tam jest Joaquin, 1-0, słuchajcie, to jest ten zawodnik, po którym bynajmniej nie spodziewałbym się, że strzeli gola. No ale Hiszpan daje nam prowadzenie, 18 minuta. Bardzo tam ładne było podanie, bodajże od Verrattiego. No i to było naprawdę kluczowe. Tutaj mnóstwo potem miejsca i piękne wykończenie. Aczkolwiek
No, bramkarz mógł zachować się troszeczkę lepiej, no i faul na początek akcji. Aj, ładne uderzenie Karima Benzemy. Daje wyrównanie przeciwnikowi. No, Francuz fantastycznie przymierzył, nie ma co. No, Castro. Castro na prawą nogę. Castro, poprzeczka. Już myślałem, że ta piłka znajdzie się w bramce. No, Sane, czemu przestałeś biec? Oj, Neymar, za dużo miejsca. Neymar broni Loris, ten pierwszy strzał, a potem... Co się stało? No już stał na linii bramkowej mój... To Kurzawa chyba był. Ja wyszedłem tym bramkarzem i uważam, że to nawet nie był błąd, bo... Ale kurde, że ten Kurzawa tego nie zablokował. Słuchajcie, czas na zmiany. No, Sansone, złaź. Grałeś beznadziejnie. Widzieliście, Ribery i Douglas Costa wchodzą na boisko. Douglas Costa, no jeszcze przy tej piłce Costa. Douglas Costa, prawa noga, 90 minuta. O Boże, ależ musiałem się tutaj namęczyć, żeby Brazylijczyk strzelił tą bramkę. Słuchajcie, dokładność podań naprawdę leży ostatnio. I to jest, oglądam streamy Nika, oglądałem ostatnio streamy Castro chyba. Oglądam dużo materiałów na YouTubie i wielu ludzi to mówi, że ostatnio znowu coś jest dziwnego z podaniami, bo... Już wolę przebiec boisko prawie samym Douglasem Costą niż komukolwiek podać, bo po prostu ilość strat to jest po prostu dramat. Widzicie, że przeciwnik ciśnie mnie w tym spotkaniu. No ale cieszę się, że przynajmniej remisujemy na razie. Jak ta... Co? Dobrze, Loris, to jest jeden z niewielu razy, kiedy używałem cię w tej Fifie. I coś czuję, że ten raz był razem ostatnim, bo to co zrobiłeś w tym momencie, tam nie było żadnego rykoszetu, słuchajcie, najmniejszego rykoszetu, widać to było na powtórce. A to co zrobił francuski bramkarz, ja wiem, że on gra, no w sumie nie gra, będę mu w jednej reprezentacji, no ale nie wiem, może się nad nim zlitował, no. Może Benzema ma na niego jakieś taśmy, jak można było to puścić? Ależ teraz piękny. Nie, podanie było ładne, ja tutaj nie narzekam, ale ten Loris jest beznadziejny, on się nawet rzucił w złą stronę. Kazałem mu wybiec, ten czekał nie wiem ile. Zobaczcie na zachowanie bramkarza. Podanie piękne, tu trzeba przeciwnikowi oddać. Ale ten Loris naprawdę, panie, no gdyby nie to, że to jest od zera do chwały, to bym cię squicksolował, bo jesteś tragiczny po prostu. Dobra, Verratti do lewej nogi, on nie ma najlepszych strzałów, jeszcze interwencja bramkarza Castro! Ładuje tą piłkę przed końcem pierwszej połowy dogrywki. No, mamy kontakt z przeciwnikiem, ale czy uda się wyrównać, to jest pytanie. Dobra, Aubameyang jeszcze wchodzi, bo chce mieć tutaj zwycięstwo, to jest od zera do chwały, ja tutaj nie chcę przegrywać naprawdę. Bo tutaj porażka boli bardziej niż na każdym innym koncie, na dobrą sprawę. No, na razie zacząłem od fantastycznej wymiany podań, nie ma co. No nie. Ta interwencja Lorisa, mógł jeszcze tą piłkę Benzemie wytoczyć. Naprawdę Benzema ma na niego jakieś taśmy, bo potem jeszcze się, zobaczcie, Loris jeszcze się położył pod tą piłką, strzela Benzema. Oczywiście kamera tego nie złapie i Loris się już położył. Nie no, genialny bramkarz, naprawdę. Tak więc niestety przegrywamy to spotkanie. Słuchajcie, ja nie jestem zły, bo cel odcinka został osiągnięty. Po prostu chciałem sobie zagrać tym składem zbudowanym z tych odblokowanych toców. Jeśli chodzi o ich przydatność, bo teraz zagrałem nimi naprawdę sporo spotkań. Myślę, że po kilkanaście każdym z tych zawodników, czy to z ławki, czy też nie. Jeśli chodzi o Gonalon, naprawdę znakomity zawodnik i dodawanie go do składu naprawdę... Jak gdyby nie muszę go wciskać do składu na siłę, tylko jest to prawdziwe wzmocnienie. To Sane jest znakomitym dodatkiem z ławki. Tak samo Castro jest całkiem niezły. Ale naprawdę Sane i Gonalon są na plus, tylko że Sane z ławki nie jako podstawowy zawodnik. Reszta tych toców, szczerze powiedziawszy, u mnie jest na ławce, może wejść, ale tak naprawdę nigdy nie wchodzi, bo zbytnio nie chcę ich dodawać. Tutaj widzicie oceny jeszcze z składu, znaczy oceny zawodników. Karim Benzema z hat-trickiem oczywiście został zawodnikiem tego spotkania. Tu jeszcze statystyki tego spotkania, przeciwnik był naprawdę lepszy, no i wygrał zasłużenie, aczkolwiek Loris naprawdę
lepiej, żeby pilnował swoich filmów, wideo, bo widać, że ma coś na sumieniu. Tak więc słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taka troszeczkę inna forma od zera do chwały wam się podobała. Następne już będą w normalnej konwencji. Tutaj po prostu chciałem zrobić to w ten sposób. No i co? To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona!